Hej, tu Maja z kanału Obierzy Świat. Dziś zabiorę Was w podróż po Francji, kraju o bogatej historii, kulturze i tradycjach. Znana z przepięknych zabytków, takich jak wieża Eiffla, Louvre czy katedra Notre Dame, jednak skrywa ona o wiele więcej ciekawych i pięknych miejsc. Francuskie miasta, takie jak Paryż, Nicea czy Marsylia, zachwycają urokiem, kawiarnianą kulturą i elegancją. Kraj słynie z wykwintnej kuchni, w tym smakowitych serów, wina i wyśmienitych deserów. Francja jest także mekką sztuki, mody i kultury, przyciągając artystów, projektantów i turystów z całego świata. To miejsce, gdzie można cieszyć się pięknem krajobrazów, gór, morza i zrozumieć ducha francuskiego savoir-vivre. Opactwo świętego Michała Archanioła na Mont-Saint-Michel we Francji to jedna z najważniejszych i najpiękniejszych budowli średniowiecznych. Położone na skalnej wysepce u wybrzeży Normandii, zachwyca swoją architekturą i panoramami. To dawne miejsce kultu, a obecnie atrakcja turystyczna, odwiedzane przez tysiące gości rocznie. Opactwo jest wpisane na listę UNESCO jako część Światowego Dziedzictwa Kulturowego, będącym jednym z najbardziej ikonicznych i symbolicznych miejsc we Francji. Fort Boyard we Francji to monumentalna fortyfikacja na morskiej wysepce u wybrzeży Atlantyku. Zbudowany w XIX wieku jako bastion obronny, później służył jako więzienie, a dziś stał się ikoną telewizyjnych konkursów. Ten okrągły fort przyciąga turystów swoją historią i architekturą. Słynie z widowiskowych programów rozrywkowych, w których uczestnicy rywalizują o zdobycie kluczy, aby ostatecznie odblokować tajemniczą skrzynię Fortu Boyard. Bazylika Sacré-Cœur we Francji to imponująca świątynia położona na wzgórzu Montmartre w Paryżu. Została zbudowana w XIX wieku jako akt wdzięczności za ocalenie po wojnie. Charakteryzuje się białą fasadą i kopułą, które wyróżniają się na tle paryskiej panoramy. Wnętrze bazyliki zachwyca witrażami, mozaikami i pięknymi ołtarzami. To ważne miejsce pielgrzymkowe i popularny punkt widokowy, przyciągający turystów i wiernych z całego świata. Zlokalizowany w Paryżu mieści olbrzymią kolekcję dzieł sztuki, w tym słynne obrazy takie jak Mona Lisa, Leonarda da Vinci i Wenus z Milo. Muzeum znajduje się w historycznym pałacu, co dodaje mu wyjątkowego uroku. To niezwykłe miejsce, które przyciąga miliony zwiedzających rocznie, prezentując bogactwo i różnorodność światowej sztuki i kultury. Strasburg to urokliwe miasto położone w regionie Alsacja. Znane ze swojego wyjątkowego dziedzictwa kulturowego i architektonicznego,
między innymi katedry Notre Dame z XIII wieku. Jest to miejsce, gdzie znajduje się siedziba Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, co czyni je ważnym centrum politycznym Unii Europejskiej. Starówka Strasburga, wpisana na listę UNESCO, przyciąga turystów swymi malowniczymi zaułkami i kanałami, tworząc niezapomnianą atmosferę. Średniowieczny zamek zlokalizowany w regionie Alzacja. Został zbudowany w XIII wieku i później odrestaurowany. Zamek oferuje zapierające dech w piersiach widoki na okolice i Alpy. To ważne dziedzictwo historyczne, przyciągające turystów swoją architekturą i bogatą historią, ukazującą zmieniające się losy regionu na przestrzeni wieków. Sięga XIII wieku, a architektura zachowuje charakterystyczny duch tego okresu. Urokliwe uliczki, kolorowe domy i zabytkowe mosty sprawiają, że Kolmar jest jak z bajki. To miejsce, gdzie można zanurzyć się w atmosferze średniowiecznej Europy, odkrywać tradycje regionu i cieszyć się lokalnymi smakami. Zamek w Kinsheim we Francji to uroczy zamek położony w regionie Alzacja. Jego początki sięgają XIII wieku, a obecna architektura pochodzi z XIX wieku, gdy zamek został odrestaurowany. To popularna atrakcja turystyczna, gdzie można odkrywać historię i legendy tego miejsca oraz podziwiać wspaniałe widoki na okolice. Zamek w Kinsheim to wyjątkowe miejsce, które przenosi nas w czasach feudalnych i zachwyca swoim urokiem. Na dziś to już wszystko. Staram się, aby moje zestawienia nie były zbyt oczywiste i nie zawierały najpopularniejszych miejsc, które każdy zna. Jeśli macie jakieś inne propozycje, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do innych moich filmów. A jeżeli wciąż ci mało cudownych ujęć natury lub niezwykłej architektury, to zapraszam na kanał Świat jest piękny. Znajdziesz tam same wspaniałe widoki połączone ze spokojną muzyką, które ukoją twoją duszę.